Witam delegację Związków Zawodowych KNSZZ Solidarność i KNSZZ Solidarność 80, jak również inne związki zawodowe wywodzące się z protestów społecznych lat 70. i 80. Witam organizacje społeczno-polityczne, a szczególnie członków ugrupowań Akcji Wyborczej Solidarność. Witam współorganizatorów dzisiejszej uroczystości, Zarząd Stoczni Szczecińskiej, Porta Holding S.A., wszystkich stoczniowców, byłych i obecnych oraz ich rodziny. Witam wszystkie delegacje zgromadzone na dzisiejszej uroczystości. Szczególnie ciepło witam rodziców poległych w grudniu 70 roku, mieszkańców Szczecina, rannych, poszkodowanych, uczestników tamtych tragicznych wydarzeń. Tragicznych wydarzeń w znaczeniu historycznym, ale tak naprawdę dramatu najgorszego z możliwych. Dramatu walki, w której polała się bratobójcza krew, łzy matek i ojców. Dramatu, który spowodował bolesne cierpienia wielu osób, prześladowania działaczy, komitetów strajkowych oraz działaczy związkowych. Kłamstwo i obłuda totalitarnej władzy spowodowała, że poza grudniem i styczniem 70-71 roku oraz sierpniem 80 roku nie mogliśmy wspólnie podjąć działań niepodległościowych. Symbolem tych wydarzeń będzie dla nas zawsze to miejsce przed Stocznią Szczecińską, gdzie 30 lat temu miał miejsce nasz wspólny dramat. Wojsko i milicja otworzyły ogień do robotników. Poległo 16 osób, rannych zostało ponad 100 osób. Zatrzymano ponad 600 osób, a rozmowy profilaktyczne przeprowadzono za około 400 osobami. Zbiorowy protest mieszkańców Szczecina łączył się bezpośrednio z wydarzeniami Gdańska i Gdyni, ale miał własną dramaturgię i jej celem była walka o chleb i godność człowieka. Przeciwnikiem był totalitarny ustrój zniewalający polskie społeczeństwo dążące do niepodległości. Dzisiaj wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Kto, dlaczego, czyim imieniem, przeciw komu. Wiele krzywd pozostało nienaprawionych. Nikt w sposób jednoznaczny nie przeprosił pokrzywdzonych. W swym bólu poddaliśmy się pod opiekę Kościoła. Ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański zapytał, a gdzie jest krzyż? Postawcie krzyż. Stoczniowcy postawili krzyż, który został później uroczyście poświęcony. Ksiądz arcybiskup Marian Przypustki poświęcił tablicę z nazwiskami poległych. Nasz arcypasterz, ksiądz arcybiskup Zygmunt Kamiński wskazał drogę do jedności i przebaczenia, poszanowania drugiego człowieka. Podczas ubiegłorocznych uroczystości został postawiony krzyż męczeństwa narodu polskiego na cmentarzu centralnym w Szczecinie przy grobach ofiar grudnia 70 roku. Obecność w dniu dzisiejszym tak zacnych gości, przedstawicieli władz państwowych, świadczy o szczególnej trosce i szacunku dla naszej narodowej tożsamości w walce z totalitaryzmem. Ekscelencjo księże arcybiskupie, bardzo prosimy o poprowadzenie modlitwy i słowo Boże.